Dzień dobry, cześć i czołem, jak zapewne zauważyliście, cały ubiegły... Dzień dobry, cześć i czołem, jak zapewne zauważyliście, cały tydzień spędziłem nad nowym Killzone'em, ale nie dużym Killzone'em, a Killzone'em przenośnym przeznaczonym dla PlayStation Vita, któremu, jak zapewne widzieliście na stronie, wystawiłem maksymalną ocenę 5 na 5 i jest to pierwsza gra na Vita w historii mojego recenzowania gier na Vita, której wystawiłem maksymalną notę. Jest to zdecydowanie najładniejsza, najbardziej dopracowana, najbardziej dopieszczona gra przenośna, nie tylko na Vita, ale ogólnie przenośna, jaka kiedykolwiek się pojawiła, graficznie po prostu miażdży. Nie wyobrażałem sobie, że mogło być inaczej, no bo w końcu to Guerrilla, która wielokrotnie pokazywała, że Killzone wizualnie są fantastyczne. No ale przez ten cały czas, półtora roku, który minęło od premieru Vity, w zasadzie nic nie rzuciło mi na kolana i było trochę ładniejsze od PSP. A ja lubię grafikę i patrząc na Killzone'a najemnika, widzę, że faktycznie ten sprzęt jest mocny i ktoś wreszcie potrafił tę moc wykorzystać. No a zupełnie przy okazji jest to też świetny FPS. Chyba jeden z najlepszych mobilnych FPS-ów, jakie się kiedykolwiek pojawiły. Z fajną historią, z fajnym systemem walki. No faktycznie, kampania zajęła mi mniej więcej 5,5 godziny i wiem, że w komentarzach poruszaliście, jak można wystawić maksymalną notę grze, która starcza na 5,5 godziny. Co jest o tyle ciekawe, że kampania starcza na 5,5 godziny na normalnym poziomie trudności. Sprawdzę jeszcze na maksymalnym, zapewne będzie to więcej. Natomiast trzeba pamiętać, że tam są jeszcze takie kontrakty z wyzwaniami, które starczą na dużo więcej z tego względu, że są cholernie trudne. Do tego jest też tryb multi. No i też pisaliście, ale po co kupować grę na multi na Vicie, skoro nikt nie gra na multi? No na multi na Vicie nikt nie gra dlatego, bo nie było w co grać dotychczas w multi na Vicie. I nawet jeżeli były Resistance, Burning Skies i te przenośne Call of Duty, to obie gry były co najmniej średnie i nawet nie warto było wskakiwać do sieci. Na najemniku warto wskakiwać do sieci. Ja już jestem w sieci któryś dzień. Jeżeli macie Vitę i macie Killzone'a najemnika już, to wskakujcie. Odezwijcie się do mnie na prywatnej wiadomości na Poligami. Chętnie z wami pogram, bo jest z kim grać oczywiście, ale zawsze w jakiejś fajnej drużynie gra się fajnie. No i ten tryb multi jest naprawdę fajny. Wiem, że się powtarzam z tym fajnym. A trybów dokładnie są 3. Jeden zwykły deathmatch, jeden deathmatch drużynowy i strefa wojny, gdzie dynamicznie przydzielane są cele. No ja nie mogę się oderwać i w zasadzie przypomina mi o sobie cały czas ładowarka, bo jednak ten Killzone ściąga trochę baterii z Vity. Dla mnie 5 na 5. Dla wielu z was też 5 na 5. Jeżeli nie jesteście przekonani, spróbujcie może, jeżeli macie Vitę, dajcie tej grze szansę. Kiedy już odkładam Vitę, to biorę parę od Xboxa w ręce i włączam Rayman Legends. Recenzowałem zresztą też na Vicie Rayman Origins i było naprawdę świetne. Natomiast włączyłem Legends, trochę taki z niedowierzaniem, wszyscy mówili, wow, jest dużo lepszy. No i włączyłem i po prostu nie miałem, bo jest przepiękny, przefajny, ma fantastyczną muzykę, super poziomy, jest mega zróżnicowany i po prostu jestem w tej grze zakochany. I powiem szczerze, że to jest zdecydowanie jedna z najlepszych, nie dobrze, to jest najlepsza platformówka, w jaką grałem od wielu, wielu, wielu lat. I zamierzam spędzić z nią mnóstwo czasu. Pewnie nie wymasteruję, bo jestem za słaby w klatkach, ale jest po prostu fantastyczny. Polecam nowy Rayman Origins, genialna gra. Trójwymiar działa, nie trzeba okularów. To tak, jakbym mógł to złapać. Zupełnie jakbym był tam w środku. To jest niesamowite, jakby tutaj z tyłu coś jeszcze było. To jest bardziej wyraźne niż rzeczywistość. Po prostu? Po prostu ma głębie. I ty doświadczysz 3D bez okularów. Nintendo 3DS. W piątek na stronie pojawił się tekst Marcina Kosmana o Nintendo. Jak się okazuje w komentarzach, jesteście poruszeni i bardzo słusznie, bo sprawa Nintendo i Polski jest dość specyficzna, dziwna i niefajna. Bach. Nie ma Nintendo, Nintendo się Polską nie interesuje i generalnie nie chce się z nami kontaktować. Czy to z nami jako dziennikarzami, czy prowadzącymi strony o grach, czy to z wami jako klientami, no bo skoro nie ma w telewizji reklam gier od Nintendo i na konsolę Nintendo, nie ma ich w gazetach, nie ma ich w innych źródłach, nie ma billboardów, no to znaczy, że chyba Nintendo nie chce wam tych gier sprzedawać. Innymi słowy, ma nas w nosie. No i takie są fakty. Jakbyście mocno chcieli zaklinać rzeczywistość, to musicie się z tym pogodzić, bo tak właśnie jest. W dzisiejszym kąciku muzycznym starość, a to trochę z tego względu, że ja jakoś przez ten wyjazd na Gamescom pominęła mi się mini recenzja vlogowa
nowego albumu Vatine, który jest bardzo dobry i szczerze go polecam, choć skrajne emocje wywołuje. Gdzieś tam na horyzoncie, dokładnie 9 września, majaczy nowy album Satyricon. On już gdzieś na polskiej stronie podobno legalnie był do odsłuchu i też są skrajne opinie od zachwytu przez totalne mieszanie go z błotem. No, mi się tam gdzieś przewinął przez uszy i generalnie mi się podoba. Idę na koncert na koniec listopada. No nie z tego względu generalnie idę na koncert, no ale podoba mi się ten nowy album. Czekam sobie do premiery, sprawdzę go na Spotify, a potem pobiegę do sklepu jego kupy. No ale wracając do kącika muzycznego, płyta i zespół, który przypadł na ten taki dość płodny okres norweskiej sceny, czyli 98 rok. Twin Obscenity, For Blood, Honor and Soil. To jest taki niespecjalnie wyróżniający się album na tle innych albumów tamtych lat, czy tamtego roku. Natomiast słucha się go bardzo dobrze. To jest takie zgrabne połączenie black metalu z death metalem i z takimi wikingowskimi klimatami. Tu w tle leci także. Posłuchajcie sobie, warto do tego albumu wrócić, choć już ma wiele lat na karku. Jak widzicie, ja go mam jeszcze na kasecie z starych, dobrych czasów, gdzieś pierwszy zamówiony. Co prawda nie mam za bardzo jak do niego wracać, bo już nie mam magnetofonu, który by dobrze odtwarzał kasety. No ale od czego jest internet i streaming muzyki? Właśnie od tego, żeby sobie do takich fajnych, lubianych lata temu albumów wracać. A jest do czego. Queen Obscenity, drugi krążek. Posłuchajcie.